Cześć wszystkim. Gościmy dzisiaj w Radio Tok FM, gdzie mamy możliwość porozmawiać z panem Jackiem Balkanem. Dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Chciałabym się pana zapytać o początki zainteresowania motoryzacją. Kiedy zechciał pan zostać dziennikarzem? Dziennikarzem? Motoryzacją, jak każdy chłopak i pewnie wiele dziewczyn zaczęło się interesować jeszcze w podstawówce. U mnie najpierw motocykle były jakąś ogromną, gigantyczną, wielką pasją. Ja do 18 roku życia, czyli do momentu, kiedy zrobiłem prawo jazdy na samochód, tak naprawdę to nawet nie myślałem, że kiedykolwiek będę jeździł samochodami. Zawsze mi się wydawało, że cały rok, łącznie z zimą, to na motocyklach przejeżdżę. Więc najpierw były motocykle, dużo motocykli, dużo fajnych motocykli. To były jeszcze lata 90, więc żeby zdobyć jakąś porządną japońską maszynę, to już nie było to, co teraz, że za jedną pensję można coś, co jeździ i przejdzie przegląd, kupić. A to było, no, to było gigantyczne wyrzeczenie i bardzo ciężka praca. Natomiast jeżeli chodzi o dziennikarstwo motoryzacyjne, ja miałem to szczęście, że jak miałem to 18-19 lat, miałem już niezłą pracę w swojej własnej firmie i wystarczająco dużo pieniędzy, żeby powiedzmy pewnymi rzeczami się nie przejmować. No i wtedy zgłosiłem się do Włodka Ziętarskiego, którego co prawda przez rok widziałem tylko dwa razy. Powiedzmy, że zgłosiłem się do jego firmy i tam Maciek Chybowski i Maciek Ziętarski, głównie Maciek Chybowski, wzięli mnie pod skrzydła i po prostu odchowali mnie jako dziennikarza. Na początku to było noszenie kamery i przygotowywanie planów zdjęciowych, takich programów, które robiliśmy dla Polsatu. No ale z czasem ta praca stała się coraz bardziej ciekawsza, więc no i to było takie odchowanie, czyli tam przez rok, przez półtora roku faktycznie współpracowałem, raz na jakiś czas gdzieś tam coś robiliśmy razem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. No i okazało się, że ta praca przy tych samochodach, że obcowanie z tym tematem, też z tymi ludźmi, to jest tak fantastyczna sprawa, że nie chcę robić niczego innego w życiu, chociaż przez długie lata jeszcze musiałem, bo wyżyć z tego się nie dało. To dopiero teraz, po 17 latach pracy jako dziennikarz, to powiedzmy, że od 3, od 4 lat, mogę powiedzieć, że utrzymuję się i swoją pasję samochodową, motocyklową, motoryzacyjną, z tego, co zarobię na dziennikarstwie, czyli książki, artykuły, radio, telewizji itd., itd. Po 15 latach pracy. Dużo. Pracuje pan w radio, w telewizji, pisze książki, artykuły. Co by pan wybrał jako najlepsze, jako taka esencja bycia dziennikarzem motoryzacyjnym? Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co mogłoby być esencją, czy jakby radio jest fantastyczną sprawą. I to jest coś, z czego nigdy nie chciałbym zrezygnować. Czasem narzekamy, czasem mamy dość, czasem jesteśmy zmęczeni, czasem nie widzimy sensu w tej naszej radiowej pracy, ale robimy to już 11 lat, ponad 11 lat i ja sobie szczerze mówiąc tego kontaktu z mikrofonem radiowym nie wyobrażam. To jakaś pustka niesamowita zapanowałaby w moim życiu. Natomiast kwintesencją, to jest tak, że tak naprawdę każda z tych rzeczy, którymi człowiek się zajmuje, daje niesamowitą frajdę. Napisałem 4 książki, teraz pracuję nad kolejną i to za każdym razem jest fantastyczna praca, to jest pół roku ciężkiej pracy, kiedy na przykład wertuje historyczne książki, wertuje jakieś stare archiwa i odkrywa jakieś tajemnice. Więc to jest też super. Radio super. Telewizja, teraz robimy bardzo fajny program dla Polsatu, to taki program, który ja oglądam bez wstydu, a mam, myślę, że dość surowe podejście do swojej pracy, bardzo surowe podejście do swojej pracy. Natomiast nie wiem, czy taką może wisienką na torcie, okay? Jakby nie kwintesencja, ale wisienką na torcie jest to, że kilka lat temu poznałem, zaprzyjaźniłem się już wiele lat temu z ekipą Wheeler Dealers, czyli to jest taki program Discovery Channel, fani 4 kółek, 100 milionów widzów na całym świecie. No i tak żeśmy się pokochali jak bracia, mnóstwo wspólnych tematów, zaprzyjaźniliśmy się strasznie i tak się złożyło, że pomagałem, współpracowałem, ściągałem do Polski, jak tylko mogłem tę ekipę, natomiast od ubiegłego roku już tak na pełnych prawach dołączyłem do niej jako coś w rodzaju producenta wykonawczego, kierownika produkcji, przynieś, podaj, pozamiataj, pojedź do Włoch, znajdź jakieś fajne Ferrari do programu, przygotuj plan i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie fantastyczna praca i jeżeli miałbym
wybrać sobie jakieś takie ulubione zajęcia, na przykład na przyszły miesiąc, albo na za 2 miesiące, za 3 miesiące, co bym chciał robić, czy opalać się na przykład na jakiejś pięknej, bezludnej wyspie przez miesiąc, czy też pojechać z chłopakami gdziekolwiek, żeby nakręcić się następny odcinek, czy fanów czterech kółek, czy wyprawy po cztery kółka, bo są te dwa programy, przy których pracuję, no to, to jakby wybieram moich brytoli. Czyli nie ma żadnych minusów praca dziennikarza motoryzacyjnego? Wie pani, to jest, przez wiele, wiele, wiele lat zarobki były oczywiście jakimś tam minusem, ale to jest też jakby cena, którą my płacimy za niezależność. Znaczy my, mam takie wrażenie, mam taką nadzieję i głęboko w to wierzę, że my sobie zapracowaliśmy bardzo ciężką i uczciwą pracą na to, żeby widzowie czy słuchacze nam ufali. Jeżeli coś nam się podoba, to zawsze, zawsze to jest tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu coś jest fajne. Jeżeli coś nam się nie podoba, to nie dlatego, że któryś z nas wstał krzywą lewą nogą, tylko po prostu dlatego, że jest do dupy. I powiedzmy, że cieszymy się tym zaufaniem ze strony odbiorców. Jakby to jest fantastyczna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to one są tylko takie wydumane. Ja co tydzień zmieniam samochód, czasem kilka dni czymś pojeżdżę, 3-4, trzeba zmienić, trzeba oddać. To są oczywiście z jednej strony plusy, ale z drugiej strony minusy, bo ja strasznie bałaganie. Po 3 dniach samochód, którym jeżdżę, wygląda tak, jakby miał już naprawdę ze 2 czy 3 lata. Ja mam mnóstwo różnych rzeczy. Kubki, butelki, puste opakowania po jedzeniu, bo ja bardzo dużo jeżdżę po całej Polsce, po całej Europie i po prostu żyję w tych samochodach bardzo często. I potem ten samochód trzeba na przykład oddać i posprzątać, przesiąść się do innego. To są zawsze takie... Ja pamiętam, to są problemy pierwszego świata, to nie jest naprawdę... To nie są duże problemy, to jest świetna praca. Rozumiem. To czym pan obecnie jeździ, jeżeli możemy się dowiedzieć? Prywatnie czy służbowo? Służbowo. Służbowo, z Skodą Fabią najnowszą. W dodatku w wersji kombi z silnikiem 1.0, 3 cylindry, oszałamiająca moc 75 koni. Bardzo fajny samochód, niestety. Poleca pan na co dzień na polskie drogi? Nie, niczego nie polecam. To jest samochód, który nie zawiódł jakichś tam pokładanych w tym momencie nadziei. Ja miałem nadzieję, że on będzie gorszy, dlatego że Skoda jest liderem na polskim rynku i gdzieś tam człowiek jakoś tak instynktownie chciałby wzmocnić tych, którzy robią coś dobrze, ale im nie idzie. Skoda robi dobrze i im idzie. I tak myślałem, że więcej rzeczy będzie można w tym samochodzie znaleźć, takich, które są ale to jest w miarę okej samochód i nawet ten silnik. Choć zaskakująco mała pojemność, niewielka moc, to zaskakująco przyjemnie się tym jeździ, więc samochód bez jakichś tam większych wad. Napisał pan 4 książki. Interesuje mnie szczególnie skandaliczna historia motoryzacji. Co było inspiracją do jej napisania? Ja przez 5 lat tutaj dla Agory, dla portalu gazeta.pl robiłem taki codzienny program motoryzacyjny. Coś jak Teleexpress, tylko że o samochodach i nie 15 minut, tylko 5, 6, 7. Na początku robiłem to z całą ekipą osób, czyli z operatorem, dźwiękowcem, montażystą i tak dalej. Natomiast po 2 miesiącach okazało się, że ja i tak muszę napisać tekst, który i tak ja potem muszę jako lektor przeczytać. To jest mój autorski program. Ktoś to oczywiście musi wszystko sfilmować, natomiast po 2 czy po 3 miesiącach został tylko operator w ekipie tak naprawdę. Z dźwiękiem poradził sobie operator, to nie ma problemu, mikroport, ciach. Natomiast z montażem musiałem sobie poradzić ja, dlatego że jak montowała to firma zewnętrzna, to było bardzo dużo błędów, za które niestety ja musiałem brać odpowiedzialność. To jest to codzienny program przez tych 5 lat, ponad 1000 odcinków, codziennie. One były przygotowywane z dnia na dzień, nie z zapasem. I one były montowane w nocy, dzień nagranie, dzień przygotowywanie. Montaż w nocy, to miało być gotową na 7 rano, żeby ludzie sobie do kawy mogli obejrzeć odcinek motodziennika. I bywało tak, że o tej 6.45, jak oglądałem ten odcinek po montażu, zauważałem w nim jakieś błędy, czyli na przykład ktoś, kto montował ten odcinek, nie wiedział, czym się różni Ford Mondeo przed faceliftingiem od po faceliftingu. Ja mówiłem o faceliftingu, a ktoś dawał zdjęcia przed. Generalnie robiły się z tego takie błędy merytoryczne, które były błyskawicznie wychwytywane przez tych, którzy się też doskonale znają na tych samochodach, czyli przez widzów. I no, jakby to nie mogło tak być, więc zostałem jeszcze montażystą w tej firmie. Ja w tym programie miałem
taki kącik samochody i wielka polityka. I żeby on był interesujący. Ja bardzo dużo czytałem, szukałem czegoś, co byłoby o motoryzacji, albo, ale z polityką w tle, albo z jakimiś ważnymi wydarzeniami historycznymi, z czymś ważnym, albo muszą to być jakieś ważne wydarzenia, gdzieś tam ta motoryzacja jest wtedy w tle. No i tych historii do tego krótkiego w sumie programu uzbierałem tyle, że któregoś dnia pomyślałem sobie, kurczę, przecież z tego będzie fantastyczna książka. To są rzeczy, o których wiem tylko ja i garstka moich widzów. Rzeczy gdzieś tam zapomniane totalnie przez te lata. Rzeczy, o których trzeba napisać, które trzeba zbadać porządniej. To już książka, to już jest publikacja. Nie jest pięciominutowy program, gdzie mam minutę 30 na jakiś tam materiał, muszę to wszystko skompresować. To cudowna praca i to faktycznie jakby książka, która widzę teraz na pół roku, ile się ich sprzedało i jakie tantiemy musi wypłacić wydawnictwo, więc to jest książka, która faktycznie w wielu domach jest i sporo ciepłych słów do mnie trafiło ze względu na tą publikację, więc jakby to super to wyszło. Jak rozmawiamy, to cały czas się pan uśmiecha. A to jest śmieszna rzecz, dlatego że moi brytyjscy przyjaciele mówią o mnie, że jestem człowiekiem, który jakby jest do zadań specjalnych, dlatego że ma twarz jak osoba, która je dzieci. Więc może faktycznie ja się uśmiecham, ale jest wiele osób, które widzą w tym uśmiechu coś więcej. Jakiegoś psychokillera. Mnie się wydaje, że jest pan po prostu zadowolony ze swojej pracy, ze swojego miejsca. Tak. To, wie pani, to jest tak naprawdę praca marzeń. I to jest wielkie szczęście. I ja mam nadzieję, że to całą swoją pracą pokazuję, jak bardzo to doceniam i szanuję tych, którzy to potem odbierają, bo to jest jakby najważniejsze. Nie robi się tego dla siebie. Robi się to dla kogoś, żeby ktoś wiedział więcej, żeby ktoś czegoś więcej się dowiedział, żeby dobrze zainwestował swoje pieniądze, jeżeli chodzi o kupno samochodu, czy to nowego, czy używanego. I to jakoś tak gra, już 17 lat, wszystko, całe moje życie jest związane z samochodami, z motocyklami, teraz budowa domu, dom, garaże, więc to jest naprawdę fioł, to jest pasja, to jest po prostu, to jest całe moje życie, samochody. A w tej pasji nie boi się pan krytyki ani szczerości? To jest podstawa? Ja pani powiem tak, wszystkiego? Jak jesteśmy krytykowani, to w 90 zdarza nam się, czy w radio, czy wcześniej w motodziennikach, czy w programach telewizyjnych, czy czasem ktoś coś, no powiedzmy, że teksty prasowe są najbezpieczniejsze, dlatego że zawsze można, zawsze jest tak, że tekst trafia do redakcji, najczęściej redaktorem jest ta osoba, która jest mądrzejsza. Jeżeli ona czegoś nie rozumie, albo wydaje jej się, że to jest głupie, błahe, wydumane, to ma rację. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robimy w radio, jest na żywo albo live on tape, czyli nagrane, ale tak jakby było na żywo. Jeżeli coś nam wyjdzie źle, to po pierwsze, teraz już bardzo często mamy świadomość tego, że po prostu byśmy tam przegięli dali, czy w ogóle się nie przygotowali do czegoś. Internauci w 95% mają rację. 5% to jest jakiś taki bezsensowny hejt i bełkot. Natomiast ich uwagi krytyczne, często pełne nienawiści, jakiejś takiej czegoś, co jest może i przykre, jakby trudne do wytłumaczenia, ale niestety najczęściej mają rację, tak? Jeżeli ktoś pisze, że tam coś nam wyszło beznadziejnie, dennie i że w ogóle jesteśmy debile i kretyni, to pomijając wyzwiska, najczęściej ma rację. Faktycznie, żeśmy się do tego nie przyłożyli, zrobiliśmy to źle, spieprzyliśmy to. Nie? Więc to jest, to nie chodzi o to, żeby wszystko robić pod publiczkę. Trzeba się oczywiście stawiać, zresztą to nie da się dogodzić wszystkim. Trzeba rozdzielić te rzeczy, które jakby muszą być naszą pracą i rzetelną pracą, a takimi rzeczami, które się robi, żeby ktoś tam był zadowolony, bo to jakby nie dogodzi się każdemu. No ale jakby trzeba robić to, co się robi w sposób rzetelny, no i to jest podstawa. Ostatnie pytanie. Jak widzi pan motoryzację za 10 lat? Tak jak teraz. Nie wierzę w elektryczne samochody. Nie wierzę w współdzielenie aut, co jest tam wśród hipsterów i tych brodaczy. Wydaje się modne, to jakaś taka moda, która przeminie. Autonomiczne samochody z wielu powodów również nie mają racji bytu. To są takie ciekawostki, które tam się pojawiają, ale z różnych powodów, choćby etycznych, to się nie stanie. Nigdy nie będzie takiego samochodu, który będzie
mógł zdecydować, czy w razie jakiegoś wypadku oszczędzić rowerzystę czy kierowcę. No, po prostu to jest mnóstwo pytań bez odpowiedzi, jeżeli chodzi o autonomiczne samochody. Te samochody będą dokładnie takie same jak teraz. Może troszeczkę lżejsze, może trochę będą zużywały mniej paliwa, może będą mniej hałasowały. Dokładnie takie same jak teraz. Może będą trochę mniej hałasowały, może będą trochę bardziej oszczędne, lżejsze, ale to nic się nie zmieni. Dziękuję Panu bardzo za poświęcony czas, a z Wami widzę się w kolejnym odcinku.